W trakcie minionego weekendu Ostródzkie Centrum Użyteczności Publicznej dosłownie zamieniło się w magazyn Świętego Mikołaja, w którym jego pomocnicy uwijali się pomiędzy górami przygotowanych prezentów. Wszystko za sprawą 16. finału ogólnopolskiej akcji charytatywnej Szlachetna Paczka. Faktycznie, czasami idziemy nawet w strojach przebranych Świętego Mikołaja, w czapkach Mikołaja, żeby te dzieci naprawdę czuły tą radość, kiedy po prostu czasami ich nie stać na to, tak, żeby mieć takie święta, na jakie zasługują. Mowa bowiem o najbardziej potrzebujących, których ciężka sytuacja finansowa ledwo pozwala związać przysłowiowy koniec z końcem. Szlachetna paczka jest jednak mądrą pomocą. Zanim wolontariusze zaakceptują zgłoszenie, sprawdzają, z czego wynika trudna sytuacja rodziny. Rodziny, które my mamy włączone do projektu, to są rodziny naprawdę potrzebujące, które są weryfikowane przez naszych wolontariuszy, gdzie są spełnione kryteria dochodowe, których nie można przekroczyć. Są to rodziny, które mają biedę niezawinioną. Gdzie jest zawiniona bieda, tu oczywiście pomocy ze Szlachetnej Paczki nie mogą otrzymać. Wolontariusze Ostródzkiego Okręgu Szlachetnej Paczki spośród wszystkich zgłoszeń zaakceptowali w tym roku aż 89 rodzin. Do nich trafiły paczki, które z całą pewnością zapewnią uśmiech w trakcie zbliżających się świąt. Potrzeby w paczkach zaczynają się od żywności, chemii, odzieży, obuwia, po artykuły meblowe, po lodówki, pralki. Czasami brakuje rodzinie po prostu łóżka, gdzie jest taka potrzeba weryfikowana i darczyńca po prostu gestem dobrego serca spełnia to, na co rodziny po prostu nie stać. Akcja nie mogłaby się odbyć, gdyby nie zastęp ochotników, których pod szyldem Szlachetnej Paczki w tym roku spotkał się aż 35. Wolontariuszem może zostać każdy, wystarczy mieć chęci i ukończony minimum 16 lat. Wolontariusze u nas w zespole są od 18 roku życia, dokąd po prostu chcą, do jakiego wieku chcą, tu nie ma ograniczenia. Wolontariusze wspomagający rozpoczynają u nas od 16 roku życia. Oczywiście oni nie są wolontariuszem głównym, opiekunem rodziny, ale są osobą wspomagającą, które też poznają historię i potrzeby danej rodziny. Następnie są na magazynie razem z nami jeżdżą do rodzin, z nami wożą dary, które są przekazywane od darczyńców. Praca wolontariusza do lekkich nie należy. Zbierają informacje, weryfikują zgłoszenia, odwiedzają zarówno potrzebujących, jak i darczyńców, a w trakcie finału przez cały weekend od rana do nocy pracują w magazynie i rozwożą paczki, nie otrzymując za swój wysiłek żadnego wynagrodzenia finansowego. W zamian jednak uzyskują szczególną gratyfikację, tak samo jak zaangażowani darczyńcy. Każdy wolontariusz tutaj jest po to, żeby uzyskać tą radość, tą świadomość tego, że pomaga faktycznie ludziom potrzebującym. To, co my widzimy, kiedy jedziemy do rodziny, kiedy poznajemy tą historię, poznajemy potrzeby ich, które faktycznie rodzin nie stać na nie, kiedy wieziemy te dary w dniu wielkiego naszego finału, tak? Czyli dzisiaj i jutro. Widzimy ich radość, ich łzy, to nie są tylko ich łzy, nasze również, bo my z nimi pracujemy, zaznajamiamy się z nimi i naprawdę chcemy im pomóc, tak? Darczyńcy wiedzą o tej historii rodziny i oni też często jadą z nami do rodzin, aby ich poznać, zobaczyć, czy faktycznie do tych rodzin trafia, o których my mówimy, tak? Gdzie oni później ze wzruszenia wracają do nas za rok. Każdego roku Szlachetna Paczka udowadnia, że ludzi dobrego serca nie brakuje. Przeciwnie, z roku na rok zarówno wolontariuszy, jak i darczyńców systematycznie przybywa. W końcu największą radością jest dzielenie się, szczególnie w tym okresie.